Lampa 584 to ta, tutaj, a 586 to ta. Zgodnie z tym, co napisano na kołnierzykach. Jeżeli chodzi o sekcję pentodową, to mamy prawie identyczne napięcia. 7,72 na katodzie dla tej drugiej lampy. 7,57 dla tej pierwszej lampy tutaj. Sądzę, że obie sekcje pentodowe są takie same. Transformatory są bardzo ładnie nawinięte, to znaczy 246-245 V, bez sygnału oczywiście. Przy tym samym napięciu zasilania, 260 na siatkach ekranujących. A ile powinno być? 235 na anodzie, jest o 10 V więcej. No, tylko napisane 6 mA na siatkę wchodzi, ale 6,5 V powinniśmy mieć na katodach. Tak jak powiedziałem, rezystor jest już wyeksploatowany, trzeba go zmienić na odpowiednią wartość. 170 ohmów, a tutaj miał inną wartość, już nie pamiętam jaką. No i stąd też mamy wyższe napięcie na tej katodzie, inne niż powinno być. Też wynika to ze zwiększenia napięcia zasilania. Ale z triodami 150 V tu i tu, a mamy tak 127-116, czyli ta ma mniejsze napięcie, 1,3 V, 1,2, 1,3, czyli ta by miała nawet to napięcie 127, trzeba by nieco podnieść. Winny może być ten rezystor, bo mamy wyższe napięcie tutaj, w tym punkcie zasilania, tutaj, bo to powinienem w sumie narysować inaczej, że tutaj przechodzi z tego punktu, nie? Mniejsze o to, w każdym razie tutaj mamy 220 V i te rezystory anodowe należy sprawdzić co do wartości, czy są oba równe. Następnie rezystory katodowe, potencjometr trzeba sprawdzić. No tutaj mamy regulację balansu taką, że sprowadzamy katody względem masy, regulujemy albo większa wartość, albo mniejsza, regulujemy wtedy wzmocnienie. Czyli tak czy siak, no teraz było w połowie. Tak, można też to zmierzyć multimetrem, żeby ustawić idealnie połowę, wtedy zobaczyć jak będą się zachowywać obie części. Bądź co bądź, muszę zmierzyć ten rezystor i go dobrać, ten rezystor wymienić. O, to jest antyparazytowy. Tutaj mamy obwód regulacji barwy. On generalnie ma wpływ tylko i wyłącznie na charakterystykę dla basu i dla sopranu, ale jeżeli są, były w pozycji, no, znaczy to jest regulacja głośności, tu mamy jeszcze sopran, były w pozycji środkowej, także do sprawdzenia to. Mamy takie różnice w rezystorach, 227-241, co daje nam 10 V różnicy na anodzie i tutaj 1,24 i 1,22. No, wynika to też już z tego napięcia anodowego, że jest trochę inne, stąd mamy inny punkt pracy. Zobaczmy na charakterystykę. Byłoby fajnie, gdyby w katalogu była stosowna charakterystyka, ale nie ma. Generalnie trzeba wyrównać te dwa rezystory i te dwa rezystory jak najbliżej siebie, ale i tak spodziewam się, że po prostu są różne charakterystyki triod. W związku z tym mamy różne wzmocnienie kanałów. Tego już nie wyrównam, bo nie mam lamp. Niestety mam PCL-ki, a to bym musiał zmieniać napięcie żarzenia, żeby zastosować PCL86. Sprawdzę sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie moc maksymalną. Mamy teraz napięcie bezpośrednie z sieci i załóżmy, że to jest moc maksymalna. Możemy oczywiście sobie powiększyć, żeby zobaczyć jak tam zniekształca nam przebieg, kiedy zaczyna zniekształcać. Tutaj zaczyna zniekształcać, no to dobrze.
No załóżmy, że to jest dobrze, ale drugi kanał już nam zniekształca dosyć porządnie, więc musimy tą amplitudę nieco zmniejszyć. No i tak wydaje się, że to będzie dobrze. Mamy 2,95 V. I to jest ta regulacja balansu. 2,95 V. Gdzie jest kalkulator? Na czterech ohmach oczywiście, nie? 2,95 razy 2,95 przez 4. Nie jest to obficie 2,17 W. Można było się spodziewać do tej lampy, że nie będzie więcej oczywiście. Jeszcze co mnie interesuje, to zniekształcenia harmoniczne, ale tu muszę przemeblować trochę, żeby to zmierzyć. THD przy 1 W. Kalibrujemy sobie miernik. Mamy skalibrowane. Robimy pomiar. Mostek się stabilizuje. Mamy zakres 1%. W tej chwili tutaj oscyluje nam pomiędzy 58 a 60 setnych procenta. Możemy przyjąć 58. Pomiar skończony. Oczywiście pomiar zrobię także dla kanału drugiego. Czyli to samo. Ustalam sobie 1 W na wyjściu. Mamy 1 W. Ponownie kalibracja i stabilizacja tego mostka. Aha. Kalibrację zrobić prawidłowo, to tutaj nie możemy mieć klawisza włączonego, tylko 100%, prawda? No to jedziemy. To samo, ta wskazówka musi być na jedynce. Po to jest to lusterko, żeby patrząc w odpowiedni sposób odbicie pokrywało nam się ze wskazówką i było równiutko. Mamy, zróbmy sobie w tej chwili pomiar. I to samo co przedtem, stabilizacja mostka. OK. Mostek się stabilizuje. OK. W tym kanale mamy większe zniekształcenia. Są w granicach 1%. O, zmniejsza się nam. W tej chwili faluje nam to trochę, ale mamy 96 setnych. No i na wyjściu ustalę sobie moc znamionową. Tak, żeby mi to tak w miarę nie zniekształcało za bardzo. No, można tak powiedzieć, że to już jest dobrze. Wyrównajmy oba kanały tylko. No, nie będę Was nudził. Pokażę Wam go sobie. Pomiar przy 2,2 W. 1,5, 1,65. Piszemy 1,65. I mierzymy drugi kanał. A w drugim kanale mamy 1,7 przy 2,2 W. Teraz mamy pomiary. Większe zniekształcenia są w tym kanale, gdzie mamy wyższe napięcie na katodzie i większe na anodzie. Bo tutaj ten stopień tak samo działa, to samo napięcie mamy. Te 0,2 to jest niewiele. Natomiast tutaj mamy o 1,1 V, to jest już znaczenie dosyć duże dla tej lampy. To jest trioda napięciowa. No i zniekształcenia już urosły. I to widać, że o 0,4. Sprawdziłem jeszcze raz, czy się nie pomyliłem. Mam teraz podłączony tutaj na ten kanał. To jest czerwony przewód. Czerwony przewód idzie na ten transformator. Niebieski przewód idzie sobie tutaj do tej lampy i ta lampa ma numer 584 zniekształcenia T, czyli nie pomyliłem się. Zamienię lampy miejscami
i sprawdzimy, znaczy sprawdzę sobie zniekształcenia i Wam powiem, tylko dla 1 W. Mierzę teraz ten kanał z tym czarnym przewodem. Czarny przewód miał wcześniej niskie zniekształcenia, a teraz zobaczcie, 1 na końcu, 92. 0,92 dla 1 W. Zmieniamy sobie kanał. I zniekształcenia maleją. Musimy poczekać na stabilizację mostka. Ale widać już, że są mniejsze, nie? 60, 70. 1 W nadal tutaj jest. Także 70. 1 może setnych. 0,71%. Także w tych warunkach te lampy mają teraz bardziej zbliżone wyniki. A to, co teraz widzicie, to jest brum od sieci. Mamy ściszony na maksimum potencjometr, nie mamy żadnego sygnału. No i mamy w tej chwili taki poziom brumu. To jest 0,3 na końcu, 0,3, 0,2, 0,1, jakieś 0,15% mamy brumu, czyli wchodzącego w zniekształcenia. To, co teraz widzicie, to są zakłócenia na potencjometrze na minimum. Podamy jakiś tam sygnał. Sygnał już jest, ale zobaczcie, zakłócenia są na poziomie 6 mV. 5-6 mV to jest częstotliwość sieci. To jest to, co mówiłem, że tutaj przewody idą obok tego z przewodu sygnałowego. Niestety, no widać jak ładnie teraz faluje. Niestety to jest wadą tego urządzenia. Zobaczmy sobie jeszcze jeden test. Wpływ basu i sopranu, nie? Na falę sinusoidalną to tam mniejsza już o to, trochę się tylko zwiększa, ale jak podamy sygnał prostokątny, zaraz to zrobię, to jest fala prostokątna. Dodałem, znaczy zdjąłem basu, dodałem basu, dodałem sopranu, zdjąłem sopranu, ale to jest 100 Hz, więc nie powinno być wpływu na to, ale widać, że wzmacniacz ma problemy ze stabilnością. I to dosyć duże. To jest fala 10 kHz. Prostokątna. Środkowe położenie suwaka. To jest minimalne. Czyli tak generalnie w położeniu środkowym on trochę dodaje tego sopranu. To widać po kształcie fali. O, to by było ok. Czyli takie położenie dla sopranu. Nie ma wpływu. Śmiesznie. Fala prostokątna 1 kHz. Faktycznie na sopran dziwnie działa. Zaraz muszę sprawdzić instrukcję, jak to tam jest. No ale to są wybitne problemy ze stabilnością wzmacniacza. Ani słowa na temat wartości dodawanych lub odejmowanych, jeżeli chodzi o barwę dźwięku, ale przeanalizujmy układ. No nie jest to typowy Bach Sandal, do którego się przyzwyczailiśmy, czyli ten układ, który nam bardzo ładnie charakterystyki dodaje. To jest raczej umniejszenie sopranów z pętli sprzężenia zwrotnego i podbicie basu. Podłączyłem te oryginalne głośniki. Być może słychać brum. I podłączyłem Syngery, ale buczy ten głośnik. To jest oryginalne brzmienie tego zestawu. Moc końcowa.
Dobra, wystarczy tego. Pokażę wam, jakie głośniki tu grają. To jest oryginalny głośnik. Nie mam pojęcia, jakiego typu. Taka maskownica z tyłu była, czyli nawet nie ma otworu stratnego. Polepszyć brzmienie tego można, tu wklejając watę. Wtedy troszeczkę to ciśnienie akustyczne w środku po budowie się zwiększy. Podatność zawieszenia tutaj głośnika się też zmieni. I prawdopodobnie możemy spodziewać się nieco lepszego basu. Nieco. Ale jak, na ile, trudno powiedzieć. To jest typowy głośnik, ile on tu ma, pewnie z 10 cm na 16. W Tonsilu też takie głośniki robiono. No widać, jeszcze zakurzony jest. Ja dopiero co to rozpakowałem. No tu nawet jakaś śrubka. Wiem, bo sam takie głośniki składałem, tyle że to silowskie. To 10 na 15 chyba, czy 9 na 15, nie pamiętam. Był taki dzień, że przeznaczono mnie na halę produkcyjną, w czasie praktyk zawodowych oczywiście. I moim zadaniem było, teraz nie pamiętam, czy wklejać dolny resor, czy górny, już nie pamiętam. W każdym razie trochę tego narobiłem. Znaczy tonsila. Teraz zachodzi pytanie, czy naprawiać to dalej. Czy jest sens bawić się przy takich kiepskich parametrach w ten wzmacniacz? Oczywiście lampy ECL86 nie dostanę na rynku. Nie wiem dlaczego tych lamp nie ma. Firma EI powinna mieć jakiś zapas. No niestety nie ma tych lamp. Tu gdzieś mam jakieś ECL86, ale one też są wyeksploatowane. W sumie nawet mógłbym sprawdzić. To jest L84. Mógłbym sprawdzić, gdybym znalazł też L84. PCL86. Ale to już nie dzisiaj. PCL805. ECL86, tylko teraz nie wiem, pamiętam, czy to jest ta z tą zepsutą siatką. Może być ta. No dobra. Dzisiaj już nie będę tego kończył. Tego wzmacniacza muszę się zastanowić, czy pracować dalej nad tym urządzeniem. Ja robiłem swego czasu doświadczenia z tymi lampami. Gdzieś znajdziecie u mnie odcinek. Zobaczcie, teraz tutaj jest transformator w porównaniu do lampy. A tutaj jest transformator, który w porównaniu do lampy, który zrobiłem z TW0P22, czyli z układów odchylania. Jednej rzeczy nie zrobiłem. Będę musiał znowu podłączyć sztuczne obciążenie i generator, ale to innym razem, z pasmą przenoszenia. I te lampy muszę też odwrócić, bo bardziej mi się podoba odwrotna sytuacja. Chociaż teraz mają bardziej zbliżone te parametry. No dobra, niech tak zostaną, tak jak teraz są. Pasmo przenoszenia zmierzę innym razem. Nie wiem, czy tej lampy będę tu montował. ECL86, dobrze. Chociaż można by było sprawdzić. Miałbym jakieś odniesienie. To nie dzisiaj. Nadchodzi zmrok. Jutro do pracy. Trzeba wstać 4:40, także dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jest u mnie na kanale film, gdzie bawię się z tymi lampami. ECL86 po lampu. I tam też robiłem pomiary. Niestety nie mam gdzieś już tych notatek. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak mi te pomiary wyszły, to musielibyście zajrzeć do tego filmu. Tutaj mam charakterystyki tej lampy. I zniekształcenia. Tak, D distortion zniekształcenia funkcji mocy. Jak widzicie, no lampa nie należy do bardzo liniowych, że tak powiem. Dosyć mocno zniekształca.
mogliśmy się przekonać tutaj, ale chciałem teraz zmierzyć pasmo przenoszenia. Mam tutaj taką specjalną kartkę, to będzie później. Wpierw jednak chciałem Wam pokazać, jak wyszło pasmo przenoszenia tego układu. Tutaj jest właśnie lampa ECL86 i jest on jeszcze zmontowany. Jak zajrzymy tam pod spodem, no to jest makaron. Transformator nawinięty tak, żeby można było w katodę wpiąć pewną część uzwojenia. U nas stosowano takie transformatory. To prawda, nie chodzi mi dokładnie o ten typ, tylko takiego kształtu. No tutaj mamy ten niemiecki transformator. I jak widzicie, lampa ECL albo PCL86, bo już nie pamiętam, którą tam lampę wykorzystywałem, ma taki pasmo przenoszenia. Tutaj mam decybele, wzmocnienie w sumie, a tutaj mam odchyłkę od decybeli. Dla 1 kHz sobie wyznaczyłem 0 i tu mam minus 2 decybele, tu mam minus 3 decybele. Czyli jakby tak wziąć pod rozwagę, o, w ten sposób musimy patrzeć, tu mamy punkt odniesienia. I chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj mamy 20 kHz, a tutaj 50. Czyli ten transformator ma z tą lampą rezonans gdzieś w pobliżu 36 kHz. Natomiast pasmo przenoszenia to tak plus minus 1 dB, aby patrzeć, to od 40 Hz mniej więcej tak by to grało. Sprawdzę teraz pasmo przenoszenia dla jednego kanału i dla drugiego. Po prostu podpiąłem sobie oscyloskop pod wejście, pod wyjście, pod obciążenie sztuczne. Wepnę się także na siatkę sterującą tej lampy, żeby zobaczyć, jakie mamy napięcie wejściowe. I do tego napięcia wejściowego będziemy liczyć wzmocnienie w decybelach, a następnie wykreślać przebieg na tej kartce. Tutaj mamy ósmą nóżkę, ale zostawię antyparazytowy rezystor, czyli wepnę się dokładnie na ten potencjometr tutaj. Tu mamy taki układ, więc w tym miejscu wpinam się z oscyloskopem i traktuję to jako wejście do lampy. Jestem wpięty na odpowiednią siatkę. Oczywiście mierzę w tej chwili jeden kanał. I teraz tak, żółty to jest sygnał wejściowy na siatkę, natomiast ten niebieski to jest wyjście ze wzmacniacza. No i za chwilę sobie ustalę jakiś tam odpowiedni punkt odniesienia. Prawdopodobnie będzie to 1 W i dokonam szereg pomiarów przy różnych częstotliwościach, a następnie wykreślę sobie tą linię. I tak sobie zapisuję częstotliwości. Chciałem Wam coś pokazać jeszcze. Teraz mamy przesunięcie fazowe. Zobaczcie, jakie duże jest to przesunięcie fazowe. Jak będziemy obniżać częstotliwość tutaj, nie? To przesunięcie będzie się nam zmieniać. Powinno być ładne przy 1 kHz. Zaraz zobaczymy sobie. A nie jest. Co to oznacza? To oznacza wpływ regulatora barwy dźwięku. Więc najpierw zrobię sobie pomiary przy położeniu środkowym, zapiszę, a potem postaram się tutaj ustawić odpowiednią wartość tego, żeby zniekształceń nie było za dużo. No, tutaj gdzieś mam też taką kartkę, na której są zniekształcenia. No i to, do czego porównać? No to może być odwrócone w fazie oczywiście. No prawdopodobnie gdzieś tutaj coś takiego, single-ended mamy, nie? In-phase distortion, zniekształcenia fazowe, czyli coś takiego możemy mieć. Zniekształcenia z prądem siatki. Jeszcze jedną ciekawą rzecz widać. Napięcie siatki, tutaj mamy środek. W tę stronę ma 1,5 działki, a w tę stronę ma 2 działki. I to jest też pewne zniekształcenie. No i przy 9 kHz pojawia się nam tutaj taki ząbek, co świadczy właśnie o zniekształceniach w
wchodzących na siatkę strującą pentody. Teraz chcę ustalić działanie regulatora bar wdźwięku tak, żeby na wejściu było 1,65 V i na wyjściu powinniśmy mieć 2 V. Albo chociaż żeby był na wyjściu 2 V. O. Dobra. No to to, że na wejściu jest 2 V i na wyjściu jest 2 V wynika ze wzmocnienia układu. Mamy dla 10 kHz, sprawdźmy sobie jeszcze troszeczkę wyżej, czy nam będzie się to podnosiło. Nie, raczej liniowo już mamy. Dobrze. Jeden kilohertz. A, nie chce mi się grzebać pokrętłami. 2,13. Możemy troszeczkę obniżyć amplitudę, żeby nam były te 2 waty i poregulować to oczywiście. Zaraz zrobimy to samo dla basów. Jedna rzecz, która mnie martwi, to na stałe wpięty loudness. Więc ustawiłem, że przy 100 hercach jeszcze to tak w miarę ten regulator, żeby był ok. Widzicie, loudness jest wpięty na stałe, co skutkuje znacznym podniesieniem pasma przy częstotliwości 500 Hz. Widzicie, to zwyżkuje i potem opada. No to 300 Hz powiedzmy. Tu mamy w tej chwili duże podniesienie tego mocy wyjściowej. To jest działanie filtra loudness. Można by go odłączyć na czas tego pomiaru, ale... ale nie o to mi chodzi. No i do 1 kHz zaraz dojdziemy. Poziom odniesienia. Ok, mamy poustawiany. Jak pójdziemy w górę z częstotliwością, aha, przesadziłem trochę, to raczej wpływu wysokich nie mamy do granicy pasma. Jak widzicie, tutaj też sygnał wejściowy, czyli z triody sterującej, zwiększa amplitudę. Czyli ten sygnał wychodzący stąd zwiększa amplitudę ze względu na działanie tych układów korekcyjnych, które są tutaj powpinane i one mają duży wpływ na działanie obwodu. Mamy tak ustawione regulatory. Ten jest głośność, bas, sopran. Żeby ta charakterystyka była w miarę płaska, ale nie będzie płaska ze względu na loudness, który jest tutaj. Nie będę tego powtarzał dla drugiego kanału, bo to prawie to sam układ jest, ale co można by było zrobić, żeby wywalić to podbicie? Widzicie, tutaj 100 Hz się zaczyna, o, może tak będziecie lepiej widzieć, 100 Hz się zaczyna, przekraczanie 1 W i ciągnie się aż do 600 Hz. Następnie mamy 3 kHz, przekraczamy 1 W i ciągnie się to aż do mocy 20 kHz. Potem przy 26 kHz spada, ale zobaczcie, jak jest duży sygnał wyjściowy na siatce. I to powoduje zniekształcenia dosyć duże w tym układzie. Co można by było zrobić? Można by było zmodyfikować ten regulator bar wydźwięku. Ale wtedy już nie będzie to oryginalny wzmacniacz Duala. Więc dlatego ja się przez cały czas zastanawiam, czy dalej to naprawiać. No to jest specyficzne brzmienie lat 50. 60. Chociaż ten wzmacniacz powstał trochę później. Ale właśnie wtedy takie regulatory stosowano. Tak to robiono. Zresztą pokażę Wam coś w książce jednej. Tutaj mamy schemat gramofonu ze wzmacniaczem. Nie. No. Tak, schemat gramofonu ze wzmacniaczem Bambino 3. Mamy tą regulację barwy dźwięku w sprzężeniu zwrotnym. Pociągniętą z turnego transformatora. Nie z anody, tylko z turnego, z tą samą lampą ECL86. Ten gramofon prawdopodobnie będzie grał tak samo jak ten tutaj Dual. Master Key tranzystorowy był. Także lepszym rozwiązaniem jest Baxendale. Coś takiego jak tutaj, gdzie mamy tą regulację zrobioną na ogonach dwóch. No ale... no i to też jest wzmacniacz na ECL86. Już dużo lepszy, z gramofonu WG500F. Baxendale, bo to jest nazwisko wynalazcy tego układu, tego regulatora barwy dźwięku, właśnie ma taką charakterystykę. Sygnał, o którym mówiłem, że jest przesunięty niesymetrycznie, to sygnał wyjściowy z tej triody.
który wchodzi nam na siatkę. Czyli ta lampa pracuje już z dużymi zniekształceniami. W związku z czym no to było efektem przy pomiarach zniekształceń, tak? Aha, zapomniałem, co można z tym zrobić? No po prostu przestawić punkt pracy lampy tej doborem rezystora anodowego i katodowego. We wzmacniaczach popularnych stosuje się regulację barwy tonu polegającą na zmianie współczynnika ujemnego sprzężenia zwrotnego różnej, zależnie od częstotliwości sygnału. I tutaj mamy właśnie ten układ. Teraz, gdy mamy nierównomierne pasmo, no to jedynie co, to możemy wykluczyć wadliwie działające filtry w sposób taki, że doprowadzamy sygnał do wejścia poszczególnych stopni. Ja dałem ogólnie na wejście całego wzmacniacza sygnał, mógłbym dać na tą siatkę i wtedy ta lampa działałaby pewnie bardziej liniowo. Tutaj macie sposoby pomiaru, to już ten rysunek już bardzo często pokazywałem, gdzie przykładamy miernik, żeby zmierzyć odpowiednie napięcia. Napięcie zasilania tutaj, czyli odnosząc się do tego schematu, napięcie zasilania mamy w punkcie B przed tym opornikiem anodowym lub napięcie zasilania mamy w punkcie A przed transformatorem. Napięcie anodowe, czyli to faktycznie na anodzie, to powinno być 150 V, mierzyliśmy, było inaczej. I napięcie anodowe mamy tutaj na nóżce numer 6, 235 V. No i napięcie katodowe mierzymy na tym oporniku. Podane jest to na schemacie, także powinniśmy dążyć do tych wartości, do tych punktów. No i typowe uszkodzenia wzmacniacza, no to można przeczytać, to Wam się może przydać. Wzmacniacz lampowy nie działa, ale słychać szum z głośnika, no to sprawdzamy lampy, grzejniki, układ wygładzający, czyli ten prostujący prąd, obwód zasilania lamp, same lampy i obwody sprzęgające stopnie, czyli kondensatory. Ale wzmacniacz lampowy nie działa, głośnik milczy, działa lampa końcowa, wspiesznik anodowy sprawdzamy, transformator sieciowy, układ prostownikowy, filtr wygładzający lampę końcową, transformator głośnikowy, obwód, wyjście wzmacniacza, głośnik. A jeżeli lampa końcowa nie działa, to oczywiście bezpiecznik sieciowy, obwód zasilania transformatora sieciowego, transformator sieciowy, grzejnik lampy końcowej, obwód żarzenia. No i samą lampę oczywiście. No i dla tego ustawienia, co tutaj mamy, sygnał 1 kHz w tej chwili jest w fazie, tak? Wygląda bardzo ładnie. Staram się pokazać Wam oscyloskop tak, żeby nie było widać mojej gęby, ale nie zawsze jest to możliwe. Zobaczmy na przykład, jak sobie damy większą częstotliwość. No widzicie, już są zniekształcenia. I dla 100 Hz też są te zniekształcenia dosyć widoczne. No to nie jest dobry wzmacniacz, tak? To przesunięcie fazowe kończy się tak jak mówiłem wcześniej, przy okolicach 600 Hz. Bo działa nam tutaj na tym regulatorze wzmocnienia układ loudness, który wprowadza dosyć duże przesunięcia fazowe. Włączyłem jeszcze tą naszą lampę po lampu i sprawdzę sobie tam w kilku punktach te napięcia i zobaczymy przy tym ustawieniu, oczywiście nie ruszałem go, i zobaczymy, czy będzie bardziej liniowa ta lampa w tym wzmacniaczu, czy też będzie tak samo się zachowywać. Spodziewam się oczywiście wiadomej rzeczy, ale zaraz sobie to sprawdzę. Na lampie mam napisane słaba, a to wynika z tego, że jest wyeksploatowana, nie? I rzeczywiście 1,58, czyli tak samo jak tutaj mamy napięcie wejściowe, a moc wyjściowa, no napięcie, które tam sobie obliczymy, moc wyjściowa dużo mniejsza, prawda? Widać, że lampa już jest zużyta. I tą lampę dostałem od kogoś, już nie pamiętam od kogo. Pewnie po serwisie. No ale sprawdzę sobie. Już nie będę badał napięcia wejściowego, bo to wzmocnienie na pewno jest mniejsze. Sprawdzę sobie co? Sprawdzę sobie liniowość napięcia wyjściowego, ponotuję to ołóweczkiem i zobaczę, jak to tam będzie wyglądało. Dlatego po lampów jeszcze pomierzyłem napięcia. Zobaczcie, w tym miejscu nóżka numer 2, czyli katoda, mamy tej triody, mamy 1,31 V, czyli tyle, ile powinno być. Nóżka numer to jest
9. 124 V, czyli tutaj ten opornik nam sugeruje, że jest do wymiany. Następnie nóżka numer 7, 703 V. Troszeczkę inny punkt pracy, widzicie, o 0,5 V, o 0,7 V przesunięte, więc ta lampa będzie inaczej pracowała już, inne zniekształcenie, ona jest słabsza poza tym, wyeksploatowana, czyli emisji nie ma. Nóżka numer 6, 251 na anodzie mamy. Wynika to z tego, że mniejszy prąd płynie przez tą lampę. I nóżka numer 3, to jest siatka, 264 V. Czyli trochę wyższe napięcie, mówiłem, mniejszy prąd bierze lampa, w związku z tym jest bardziej wyeksploatowana, w związku z czym mamy troszeczkę inne napięcie. To co tutaj widzicie, to są zmiany napięcia na wyjściu. To nie są decybele, żeby tutaj nie myśleć, że to są decybele, czyli skala logarytmiczna. To po prostu napięcie, które zmierzyłem na wyjściu, przedstawiłem Wam w wykresach. Czyli tak, ta charakterystyka, kiedy były regulatory na środku, nie? Taka, no to jest niebieska. Jak widać, podbicie w zakresie tutaj, no taki szczyt przy około 300 Hz. Następnie dołek i znowu podbicie wysokich. Może dlatego, że ten gramofon pracuje składką krystaliczną. Albo należy zmienić wartości kondensatorów, tego kondensatora sprawdzić, C8. Kiedy ten regulator zmniejszyłem i tego trochę przestawiłem, tak? To mamy czarną charakterystykę. Oczywiście loudness nadal działa, ten tutaj, ten układ. On jest na stałe wpięty. Ale ten zakres tutaj, no już jest zakres 1 dB. No i oczywiście powyżej 20 kHz mamy spadek mocy. Jeszcze dla polampu narysuję ołówkiem na tym samym wykresie. Zobaczycie, jak mniej więcej się to pokrywa. Jak widzicie, trochę wyeksploatowana lampa. Przy tej mocy tutaj, tej samej, w tym samym punkcie, dla 1 kHz wszystko miało tę samą moc. Jak widzicie, kształt charakterystyki jest tego napięcia wyjściowego jest całkiem podobny. Także tu widać, jak z upływem czasu może się zmienić kształt charakterystyki częstotliwościowej przy zmniejszonej emisji dla lampy. Także, jak widzicie, ten wzmacniacz nie ma na pewno liniowej charakterystyki. Jest ona nieco taka górkowata, także podbite basy i odbite soprany. Chociaż sama lampa, jak tu widzicie, działała z tym oczywiście katodowym 10% uzwojenia, działała w miarę. Ta charakterystyka była w paśmie akustycznym, czyli odtąd dotąd była w miarę liniowa. W przeciwieństwie do tego układu. Tyle, że ja nie budowałem takich regulatorów. Tylko miałem typowy wzmacniacz napięciowy, typowy wzmacniacz mocy i jeszcze w układzie, w obodzie pentody, w katodzie miałem 10% uzwojenia anodowego. Ponieważ bardzo dużo osób narzeka, że obraz migoczy podczas filmowania ekranu komputera, no i mają rację, to pokazuję Wam tylko, tu wpisujecie referencyjne napięcie, czyli ten zmierzony poziom dla 1 kHz napięcia wyjściowego, a tu zmierzone napięcie dla innej częstotliwości i wyliczy Wam wzmocnienie. I to wzmocnienie w decybelach, to macie przyrost lub zmniejszenie się mocy dla innej częstotliwości. Dwa volt mam wprowadzone. I teraz dla 60 Hz liczę sobie tutaj 1,54 V wprowadzam. Czyli robię reset tej wartości 1,54. Pamiętajcie, że to jest amerykańskie. Tu robię reset i tu mamy minus 2,27. Piszę minus 2,27 dB. Zrobiłem obliczenia. Teraz widać, że przy 20 Hz mamy spadek minus 9 dB i taki spadek ciągnie się do 80 Hz. On po prostu rośnie sobie. Potem mamy zwyżkę 2,6 dB przy 300 Hz. To jest ten układ loudnessu.
Potem nam to wzmocnienie gdzieś tak w okolicach 1 dB pływa. Następnie przy 6 kHz mamy znowu zwyżkę już prawie 4 dB. Tutaj 4,14, 8 kHz. I to potem sobie spada. Powiedzmy dwukrotnie przy 32 kHz. No i 21 dB spadku przy 68 kHz. Na pewno transformator i wzmacniacz nie jest szerokopasmowy. Sprawdzę przy tym regulatorze na płaską charakterystykę i wrzucę Wam tablicę narysowaną w komputerze. I tak, zapomniałem, to wejściowe napięcie to jest wzmocnienie stopnia triodowego, stopnia napięciowego. I też napięcie odniesienia możemy wziąć sobie tutaj dla 1 kHz i zobaczyć, jak ono płynnie się zmieniało w całym spektrum częstotliwości. Jeżeli byśmy chcieli zmierzyć wzmocnienie całego wzmacniacza, to musielibyśmy porównać sygnał z generatora, czyli ten podpiąć się sondą na generator, zmierzyć to napięcie i na wyjściu na transformatorze głośnikowym. Bardzo ciekawie wychodzi też praca stopnia napięciowego. Co prawda mierzyłem to na siatce lampy mocy, gdzie już mamy wpływ sprzężenia. I zobaczcie, w zakresie basów mamy loudness, czyli stopień napięciowy podaje nam wysoki sygnał, bo podbity loudnessem. I to jest aż do 800 Hz, 1 kHz, gdzie mamy 0 wzmocnienia. Natomiast jak słaby jest transformator, wynika z tego tutaj. Ten mały transformator, zobaczcie, gdzie tu mamy od stopnia napięciowego dwukrotne, no 3 dB więcej niż dla 1 kHz. Natomiast tutaj widać, że transformator udziela nam minus 9,6 dB. No i tak do tych 80 Hz, czyli tu mamy nasycenie rdzenia, no tutaj już mamy normalną pracę. A ta zwyżka wynika z działania tego tutaj, stopnia napięciowego. Czyli tę zwyżkę niweluje nam transformator. Dalej mamy w miarę tutaj jeszcze ładną pracę, powiedzmy do 3 kHz. Teraz idąc w górę pasma, zobaczmy 1 kHz, oczywiście to jest odniesienie. Powolutku nam rośnie, no tutaj do 3 kHz powiedzmy mamy to samo, a przy 4 kHz mamy już zwyżkę, zobaczcie 8, 9 dB, 10 dB, to są rezonanse. To jest to dzwonienie, co widziałem na przebiegu prostokątnym. Bardzo dużo, 10,36 dB przy 20 kHz. Oczywiście na skutek pojemności i w transformatorze oraz indukcyjności rozproszenia niestety te soprany nie są przetwarzane z taką zwyżką, jaką daje nam stopień napięciowy. Natomiast kiedy ustawiłem tą w miarę płaską charakterystykę, to zobaczcie, basy podbite są w zakresie około 0,5 dB. No 1 dB mamy tutaj już przy 90 Hz. Jedziemy tak do punktu odniesienia, to jest to działanie loudnessu, do 1 kHz. Zobaczcie te cienie, ale nie wiem, jak to sfilmować, tutaj mam bardzo słabe światło. I tutaj mamy 2 kHz i tak dalej. W miarę płasko tą charakterystykę ustawiłem aż do 9 kHz. Potem niestety ten rezonans rośnie. I mamy największy przy 32 kHz. To jest rezonans tego układu. Oczywiście odpowiedź samego wzmacniacza nie jest znowu taka sama, przez transformator głośnikowy oczywiście, nie jest taka sama jak sygnał podawany ze stopnia napięciowego. Wniosek. No bardzo źle skonstruowany wzmacniacz. Jest to taki typowa robota w tamtych latach. I tu trzeba by naprawdę dużo się napracować, żeby to poprawić. Najprościej po prostu wywalić regulator barwy dźwięku i zrobić to na Baksandalu, tylko że musiałbym mieć jeszcze jedną lampę w roli wtórnika katodowego, żeby nie obciążać Baksandala, bo jak go obciążę, no to będzie znowu jakiś tam stopień wpływały pojemności wyjściowe lampy i niestety może się zdarzyć tak, że nam będzie obcinało tą charakterystykę dla sopranów. Zaraz zobaczycie planszę z tym rysunkiem. Żółty kolor to jest wejście pentody z regulatorami w położeniu środkowym. Czerwony kolor to jest wyjście z transformatora z regulatorami w położeniu środkowym. Niebieski kolor to jest wyjście z transformatora
na w miarę płaską odpowiedź. I ten turkusowy kolor to jest charakterystyka na wejściu Pentody. Czyli zobaczcie, jak Dual zrobił, żeby w tym małym transformatorze, gdzie mamy straty na sopranach, podbijali pasmo po prostu na wyjściu z triody strującej. I tutaj no, generalnie pasmo kończy się gdzieś tutaj przy 20 kHz i też widać ograniczenia tego transformatora, bo równiutko potem już razem idą łeb w łeb obie charakterystyki. Niezależnie od tego, jak nam podaje sygnał sterujący, no to jest plus 10 dB mamy tutaj przy 20 kHz. Z drugiej strony tutaj też mamy podbicie tych częstotliwości niskich, dlatego że jest malutki transformator, o czym mówiłem. I obie charakterystyki wyjściowe na transformatorze głośnikowym, nawet przy zdjętym regulatorze barwy dźwięku dla basu, nie ma dużej straty, to są 2 dB może. Także słaby transformator wyjściowy, w ogóle słaby wzmacniacz, nie? Widać, jakie zabiegi są zrobione po tych charakterystykach, jakie zabiegi są zrobione, żeby ten wzmacniacz tam w jakiś sposób przetwarzał te częstotliwości. Oczywiście wszystko jest w odniesieniu do 1 kHz, każda z tych charakterystyk zdjęta. To nie, że one są tutaj tak poziome głośności, jak widzicie, tyle, że 1 kHz jest punkt odniesienia i tak są w decybelach zmierzone te przebiegi. Decybel, jednostka, to wtedy będziecie wiedzieć, o co chodzi. Po tych wszystkich pomiarach należałoby wyciągnąć wnioski. Chyba pierwszy z nich cisnący się na usta to mały transformator głośnikowy. Lata 70. to czas, gdy żelazo i miedź były już w cenie. Cykin w swojej książce Transformatory nisko i ciastoty wskazał sposób wykonania oszczędnych transformatorów wyjściowych. Temu zagadnieniu poświęcony jest cały 12 rozdział. Nie dziwi zatem, że Dual w gramofonie popularnej klasy zastosował oszczędnościowy transformator. W moich pomiarach zabrakło czasu na zbadanie samego transformatora, ale patrząc na charakterystyki pracy z lampą, spodziewam się pasma od 90 Hz do 16 kHz. Można to nieco rozciągnąć, zatrudniając umiejętnie dobrane sprzężenie zwrotne. Może zacznijmy od niego. We wzmacniaczach Duala mamy kilka pętli, których dodatkowym zadaniem jest kształtowanie charakterystyki typu uśmiech traktorzysty. Niestety, doprowadziło to do niestabilności wzmacniacza w stanach przejściowych symulowanych przebiegiem prostokątnym. Podbicie w górnej części pasma dodatkowo spowodowało wejście lampy sterującej w obszar zniekształceń przez za dużą amplitudę sygnału względem 1 kHz. Moim zdaniem rozsądne byłoby zastosowanie układu widocznego na rysunku D z książki Malinina. Jak to działa? Po pierwsze, redukuje zniekształcenia i poszerza pasmo. Stosując ujemne sprzężenie zwrotne, można osiągnąć na wyjściu wzmacniacza taką samą moc audio, lecz z mniejszym współczynnikiem zawartości zniekształceń harmonicznych. Zwiększając jeszcze bardziej amplitudę napięcia sygnału na siatce sterującej stopnia końcowego, uzyskamy zwiększenie mocy wyjściowej przy równoczesnym wzroście współczynnika zawartości harmonicznych. W wyniku można osiągnąć większą moc wyjściową przy takim samym współczynniku zawartości harmonicznych, jakie miał wzmacniacz mając mniejszą moc, gdy pracował bez pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Gdyby wzmacniacz wchodził w obszar zagięcia charakterystyki i w pracy z prądem siatki, to powstające na te przyczyny zniekształcenia będą skutecznie redukowane przez ujemne sprzężenie zwrotne. W układzie z rysunku D wtórne uzwojenie transformatora głośnikowego jest włączone w obwód katodowy lampy stopnia mocy wraz z opornikiem katodowym, stwarzając ujemną polaryzację siatki. Wskutek tego przez uzwojenie wtórne, będące także uzwojeniem głośnikowym, płynie prąd katodowy, będący sumą prądu anody i siatki ekranującej, a także między jej katodą a ujemnym biegunem źródła zasilania anodowego włączone jest pełne napięcie wtórne uzwojenia transformatora wyjściowego. Napięcie to, podobnie jak ujemne napięcie siatki, dostaje się do obwodu siatki sterującej lampy stopnia końcowego jako napięcie sprzężenia zwrotnego. W celu uzyskania ujemnego sprzężenia zwrotnego we wzmacniaczu obciążonym głośnikiem magnetoelektrycznym nie jest konieczne nawinięcie specjalnego trzeciego uzwojenia w transformatorze audio. Napięcie w cewce wtórnej łączonej z głośnikiem jest wystarczające do spełnienia roli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Niestety, każde rozwiązanie ma wady.
Wadą tego rozwiązania jest wpływ na prąd katody reaktancji głośnika w zakresie wysokiej częstotliwości, co może prowadzić do niestabilności wzmacniacza. Ale czyż większość znanych wzmacniaczy audio z ujemnym sprzężeniem zwrotnym nie ma wyprowadzonego sygnału sprzężenia właśnie z uzwojenia głośnikowego? Osobiście zrezygnowałbym z komplikacji układu rozbudowanymi pętlami, zwłaszcza że Baxandall, mimo obciążenia pojemnością wejściową lampy mocy, po ich uwzględnieniu może dać ładną charakterystykę. Być może konieczne byłaby jednak tutaj dodatkowa lampa, dająca wzmocnienie około 16-18 dB. Może dlatego, że to kosztuje? Dual zdecydował się tylko na dwie lampy ECL86 i regulację barwy w ujemnym sprzężeniu zwrotnym lampy mocy. Stopień sterujący wprowadza znaczne zniekształcenia związane z poziomem sygnału wyjściowego. Mogliśmy to zaobserwować podczas badania pasma przenoszenia. No właśnie, pasmo przenoszenia. Na pewno nie spełnia ono normy HiFi. Proszę nie sugerować mi tutaj, że jest to odzwierciedlenie krzywej korekcyjnej, gdyż jak wyjaśniałem przy omawianiu budowy urządzenia, że z tą wkładką nie jest to konieczne. Prędzej upatrywałbym chęci korekcji brzmienia słabego głośnika dołączonego do zestawu. Druga rzecz, brzmienie jak z altusów nie jest na pewno krzywą RIAA. Jeżeli chodzi o głośnik, nie miałem czasu ściągnąć charakterystyki szumem różowym w pomieszczeniu mieszkalnym. Tak naprawdę, żeby wycisnąć coś z tego głośnika, należałoby zmierzyć jego parametry i obliczyć obudowę od nowa. Zapomnijcie jednak o obudowie Bass Reflex. Dobroć tego głośnika na to nie pozwala. Najczęściej głośnik tego typu może pracować w obudowie z otworem stratnym montowanym z tyłu obudowy albo obudowie zamkniętej. Zmniejszenie zniekształceń stopnia sterującego można osiągnąć, wyrzucając kondensator w katodzie i ustawić prawidłowy punkt pracy. Zaznaczyłem Wam na schemacie zmierzone napięcia, możecie je porównać z danymi z instrukcji serwisowej. Pasma przenoszenia omawiać już nie będę, powiedziałem sporo podczas pomiarów. Pozostawię Wam resztę wniosków do wyciągnięcia. Rzut okiem na dane techniczne pozwala sobie uzmysłowić, jakimi parametrami charakteryzował się popularny sprzęt audio w roku 1970. Jeśli kupicie coś podobnego, na przykład polskie Bambino, jakąś radiolę czy inny radioodbiornik, to nie spodziewajcie się osiągów Williamsona albo nawet wzmacniaczy Mallarda. To miało grać środkiem pasma z w miarę małymi zniekształceniami i zapewnić zrozumiałość odczytywanych wiadomości przez speakera radiowego. Muzyka była gratisem, choć nie zawsze odtwarzana poprawnie. Dzisiaj też nie zapewnimy sobie wrażeń HiFi z głośnika Bluetooth, nawet jeśli ma znaczek JBL. A co dalej z tym urządzeniem? No muszę się zastanowić, czy chcę go w takiej postaci. Gramofon ma łamane elementy od zmieniarki singli, ale wydaje się pracować bez dużych zakłóceń. Może wymienię go na napęd z tego drugiego duala, zatrudniając wkładkę ze zmieniarki. Wzmacniacz w tej postaci gra źle. Z tego powodu nie chcę kontynuować prac nad jego dalszą renowacją z powodu złego brzmienia. Ale mogę zrobić z niego nowy wzmacniacz, stosując techniki zapewniające dobre brzmienie. Kłopot mam tylko z regulatorem barwy, bo wykonanie go bez dodatkowej lampy może dać za małe wzmocnienie przy pracy stopnia mocy w cathode feedback. Dodatkowa lampa to prąd na żarzenie, którego może nam zabraknąć przy tak małym transformatorze zasilającym. Alternatywą może być regulator z NE5532. Nie narzekajcie, połowa muzyki rozrywkowej w latach 80. i 90. była nagrywana za pomocą stołu mikserskiego Yamahy, gdzie te stelaki wzmacniały sygnał z mikrofonów i innych źródeł. Jeden NE5532 nie pogorszy nam brzmienia. Do poprawy na pewno tutaj będzie jeszcze prowadzenie żarzenia. Ogólnie cały wzmacniacz jest do przebudowy, żeby to zagrało normalnie. Zastanowię się nad przyszłością tego wzmacniacza. Jeśli będę na nim pracował, na pewno pojawi się stosowny film. Jeśli porzucę go dla części zamiennych, to może pokażę Wam film z tym drugim egzemplarzem, gdzie mamy wzmacniacz z tranzystorami germanowymi. Lubię takie tranzystory łączyć ze słuchawkami. Do zobaczenia więc niebawem.